Otwieram 20. nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Słońsku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panią Sekretarz, wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, jak zarówno pracowników urzędu oddelegowanych do obsługi posiedzenia. Na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, więc Rada jest władna do podejmowania uchwał. Odczytam teraz porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, następnie wnioski o uzupełnienie porządku obrad, uchwalenie porządku obrad. Kolejno. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Budzigniewie, nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027, następny projekt nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości i zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, interpelacje radnych, wolne wnioski, zakończenie sesji. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad na dzisiejsze posiedzenie. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, 15 za. Dobrze, w takim razie przechodzimy do pierwszego projektu, utworzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Budzigniewie. Pani sekretarz, proszę. Szanowni Państwo, jak wiecie, zakończyliśmy prace już związane z adaptacją budynku po byłej szkole w Budzigniewie na Dzienny Dom Senior Plus. No, w tej chwili dokonujemy naboru personelu, pracowników i naboru również podopiecznych do tego domu. Tu zachęcam również radnych, jeżeli są jakaś wiedza o osobach, które miałyby taką potrzebę, a może niekoniecznie do nich dotarła ta informacja o takiej możliwości skorzystania z takiego wsparcia, to prosiłabym też o sygnały albo do nas, albo do GOPS-u. Zakończyliśmy już w zasadzie, w tej chwili już finiszujemy z urządzaniem tego domu, z montażem mebli i tego typu rzeczy. No i pora na jakby na nadanie kształtu, jakby zainicjowanie tej działalności, czyli wywołanie tej uchwały o utworzeniu tej placówki ośrodka wsparcia na terenie naszej gminy. Dziękuję. Czy Państwo mają pytania do tego projektu? Nie widzę. W takim razie, Wysoka Rado, odczytam projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Budzigniewie. Podstawa prawna, uchwala się to następuje. W ramach realizacji programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020 tworzy się ośrodek wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Budzigniewie z siedzibą Budzigniew 9, Słońsk, gmina Słońsk. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w paragrafie 1, włącza się w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Słońsk. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo mają uzasadnienie co do tego projektu. Ja tu sobie pozwolę odczytać. Gmina Słońsk w roku 2020 pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior Plus w Budzigniewie. Ośrodki wsparcia Senior Plus stworzone w ramach realizacji programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020 są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu, ośrodkami wsparcia, które gmina może połączyć z ośrodkiem pomocy społecznej na mocy artykułu 111a ustawy o pomocy społecznej. Tworzona placówka będzie funkcjonować w ramach struktur GOPS-u w oparciu o statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15. Dziękuję bardzo. Dobrze, kolejny projekt jest to podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku. Tak, pani sekretarz, proszę.
Szanowni Państwo, i to jest jakby konsekwencja tego, o czym powiedziała przed chwileczką Pani Przewodnicząca. Dzienny Dom Senior Plus włączamy w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku. My akurat mamy ten nasz dom, to jest taki w zasadzie o minimalnym zakresie, to znaczy 15 uczestników, nie ma sensu tworzyć przynajmniej na razie jakiejś odrębnej struktury, tylko będzie to w strukturze GOPS-u. W związku z tym no, należy zmienić również statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku. Tutaj jeszcze jedna uwaga, no w zasadzie taka aktualizacja tego statutu, bo stary, jak Państwo widzicie, on jest z 2005 roku. Od tego czasu zmieniło się mnóstwo przepisów. Weszło w życie bardzo wiele ustaw, które dotyczą pomocy społecznej, takich oczywiście oprócz ustawy o pomocy społecznej, więc tutaj należałoby je również w tym statucie uwzględnić. Statut zawiera wszystkie obligatoryjne elementy, które statut takiej jednostki organizacyjnej gminy powinien zawierać. Tutaj tylko mała taka uwaga, poprawka, którą chciałam zgłosić. W rozdziale pierwszym postanowienia ogólne w paragrafie czwartym mają Państwo zapisane, że nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy Słońsk. No, z całym szacunkiem dla kompetencji Rady Gminy, ale Państwo nie macie uprawnień nadzorczych, a uprawnienia kontrolne. To jest takie bardzo, bardzo jakiś taki, no podlega to ściśle kontroli nadzoru wojewody i tego typu zapisy są kwestionowane. Także prosiłabym o zmianę tego zapisu. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje wójt gminy Słońsk. Państwa uprawnienia kontrolne wynikają i z ustawy o samorządzie gminnym i ze statutu naszej gminy, także nie ma potrzeby, aby to wpisywać w statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak Państwo widzicie, rozdział drugi zawiera cel i przedmiot działania. I tu w tym przedmiocie działania właśnie wypisanych jest tych szereg aktów prawnych poza ustawą o pomocy społecznej, która dotyczy działalności GOPS-u, którą się zajmują. To są nowe rzeczy, na przykład Karta Dużej Rodziny. To są te wszystkie uchwały za życiem, z którego wynika świadczenie 500+. Sporo nowych rzeczy, szczególnie w ostatnich kilku latach, które zobowiązany jest realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Statut zawiera również organizację wewnętrzną i tutaj mamy ten zapis odnośnie w działalności Dziennego Domu Senior Plus w paragrafie 8, że jest to w strukturze GOPS-u. Oprócz tego pokrótce opisana gospodarka finansowa, imienie ośrodka i postanowienia końcowe, w tym uchylenie poprzedniego statutu z roku 2005. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają pytania do tego projektu? Nie widzę. W takim razie, tak jak Pani Sekretarz tutaj nadmieniła, z poprawką w rozdziale 1 odnośnie paragraf 4 odnośnie nadzoru. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje wójt gminy Słońsk. To jest taka poprawka, którą zamieścimy. W takim razie przystąpimy do głosowania nad przyjęciem omówionego projektu statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 15 za. W takim razie kolejny projekt. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Słońsk na lata 2021-2027. Proszę bardzo, Pani Sekretarz. Szanowni Państwo, w listopadzie poprzedniego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ta nowelizacja wprowadziła takie daleko idące konsekwencje również w ustawach samorządowych, samorząd gminny, samorząd powiatowy i tak dalej. Chodzi tu głównie o to, że w tej chwili mamy odpowiednie zapisy właśnie w ustawie o samorządzie gminnym odnośnie tworzenia strategii
strategii rozwoju gminy. Nastąpiło pewnego rodzaju ujednolicenie tych strategii. Ona teraz nie może wyglądać dowolnie. Znaczy można tej strategii oczywiście w ogóle nie mieć, to nie jest jakby element obligatoryjny. Natomiast jeżeli tę strategię się już uchwala, podejmuje, to według określonej procedury, według określonych zasad. Punktem wyjścia jakby do prac nad nową strategią jest opracowanie zasad i trybu opracowania tej strategii, to co Państwu dzisiaj przedkładamy. W tabelce macie Państwo wymienione poszczególne etapy tych naszych prac. Od zainicjowania, od dzisiejszej uchwały do powołania zespołu, który w Urzędzie Gminy będzie się zajmował tą strategią, wybór wykonawcy. Bardzo szeroko są omówione i to jest też nacisk na konsultacje takiej strategii. Oczywiście poprzednią strategię też konsultowaliśmy, ale tylko na poziomie gminy. Natomiast w tej chwili oprócz konsultacji z mieszkańcami musimy tą strategię uzgodnić również z naszymi sąsiadami, z sąsiednimi gminami, różnymi instytucjami, partnerami społecznymi. Także bardzo szeroki krąg. I na samym końcu strategia ta podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa. Ta strategia musi być spójna z celami województwa. Także tutaj w tej chwili nie ma dowolności. No oczywiście po co ona jest nam? No przede wszystkim do zarządzania strategicznego, ale również do tego, żeby na tej podstawie wnioskować o jakieś fundusze zewnętrzne, tak? Bez tego nic nie zrobimy. Dlatego też taki horyzont czasowy na tą perspektywę unijną też nie ma sensu za daleko wybiegać. Można byłoby to zrobić do roku 2030. No zobaczymy jak nam to wyjdzie. Być może to będzie perspektywa do 2030. W tej chwili mamy obowiązującą strategię, która w zasadzie nam się skończyła w roku 2020, ale tam jest również taka perspektywa do 2024 i to jest cały czas taki aktywny dokument, można powiedzieć. No także to tyle. Tutaj założyliśmy sobie prawie rok czasu prac nad tym. No dosyć dużo czasu zabiera samo opracowanie, tak? Czyli zebranie danych do diagnozy. Oczywiście z tej diagnozy trzeba sporządzić wnioski później do tej strategii, określić cele, określić jakieś ramy finansowe tej strategii. Także dosyć obszerny dokument. Później oczywiście dosyć długi okres uzgodnień, tych konsultacji, o których wspominałam. Także zakładamy, że powinniśmy do grudnia tego roku z tą strategią się uporać i przedłożyć już Państwu z końcem roku gotowy dokument. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają pytania do tego projektu? Nie widzę. Radny Łopaciński, proszę. Bardzo ważne pytanie. Nie ma dzisiaj wójta na sesji, ale jest Pani Sekretarz. Na ostatniej sesji padło stwierdzenie wójta naszego, że nasza gmina, zmieniamy strategię prawdopodobnie, nie będzie gminą przemysłową. Mamy być gminą ekologiczną. Cytuję słowa wójta na zakończenie ostatniej sesji. Czyli nie będzie wójt dążył do zjazdu z drogi krajowej 22, z tego co zrozumiałem. Nie będzie dążył do tego, żeby powstała strefa przemysłowa, nowe miejsca pracy. I prosiłbym do następnej komisji, czy sesji, całej tej komisji, jakieś opracowanie. Na czym wójt ma pomysł? Co to znaczy gmina turystyczna, ekologiczna? No wszyscy widzimy, pandemia zrujnowała turystykę w Polsce i na świecie. Jeżeli mamy iść w tym kierunku, no to strzelamy sobie w stopę. No jak mamy tworzyć plan rozwoju na najbliższe 6 lat, także prosiłbym bardzo, żeby jakąś strategię, co znaczy gmina ekologiczna i co znaczy turystyczna. Tak? Jak to ma wyglądać? Jak to będzie w tym procesie wyglądało? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, może za chwilę pan wójt dwa słowa w tym temacie. Proszę bardzo. Znaczy jest już wójt, z tym, że ja myślę, ja bym nie przywiązywała wielkiej wagi. No wiecie państwo, czasami słowa wypowiadane to są w takim, że tak powiem, luźno, w pewnym kontekście. Tak? To nie jest tak, że wójt tutaj podpisał jakąś decyzję co do tego i absolutnie nie ma już prawa dyskusji. Co do Lemierzyc, to powiem szczerze, cały czas, zresztą tu już się zaraz wójt pewnie włączy, wypowie na ten temat.
sam zjazd jakby nie załatwia tej sprawy. Państwo wiecie, że to jest, że tak powiem, dziewiczy teren. Tam nic innego nie ma i o ile zjazd i organizacja to jest powiedzmy koszt 2 milionów złotych, tak, czy gdzieś koło tego. Natomiast uzbrojenie tego terenu to jest kolejne, nie wiem, kilkanaście do 20, także to trzeba rozważyć, czy, że tak powiem, to się wszystko opłaca, kalkuluje, tak, to o to chodzi. Być może na terenie gminy są inne miejsca i tutaj może jakieś odpowiedzi nam na to da budowana, konstruowana strategia. Są inne tereny, niekoniecznie gminne, na których taka strefa może powstać. Niekoniecznie Lemierzyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tylko prosiłbym o szczegółowe wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, tu radny Łopaciński w kwestii pana wypowiedzi odnośnie, że gmina Słońsk no, nie będzie tam gminą no, przemysłową, tylko ekologiczno-turystyczną. I też tutaj sprawa tego terenu pod ewentualną działalność taką przemysłową Lemierzyce, tak? Może dwa słowa tu pan doda, pani sekretarz już wypowiedź, no, przekazała, ale akurat pan się zjawił, to proszę bardzo. Znaczy temat od razu powstał po tym, jak są, no są problemy z tamtym terenem, jeżeli chodzi o strefę. Wiemy doskonale brak uzbrojenia, brak wjazdu. I nie ukrywam, jeżeli chodzi o strefę, rozmawiam z prywatnym przedsiębiorcą o nowy teren, ale to jeszcze troszeczkę jest to daleko, żeby to oficjalnie mówić. I powiem szczerze, że padło też ode mnie, że może rzeczywiście lepiej, jakby gmina była turystyczno-ekologiczną gminą. Dlaczego? Dlatego, że mamy te walory turystyczne, krajoznawcze. No mamy tych, jakby powiedzieć, pomników przyrody bardzo dużo. Zobaczymy, jak to wszystko od lipca będzie się tutaj przedstawiało po otwarciu tego Muzeum Przyrody, bo nie ukrywam, że chcę wszystko robić i myślę, że dobry kierunek, żeby ten szlak turystyczny do Parku Narodowego, co teraz robimy inwestycje, jeżeli chodzi o ulicę Lipową. Złożyłem wniosek o następną część do powiatu, o ulicę Sienkiewicza z tym rozjazdem, jak jest na wiejską wjazd, żeby tam rondo razem zrobić. I następny etap, następne odcinki w stronę Przyborowa do Parku Narodowego. Myślę, że pomysł jest dobry. W tej chwili jesteśmy już mamy już bynajmniej większą wiedzę, jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową do Koszczyna. Generalna dyrekcja zwróciła się do nas o materiały, żeby dostarczyć, co posiadamy, jakie koszty, bo chcą wprowadzić do projektu modernizacji tej drogi krajowej 22 z Koszczyna do Karkoszowa. I myślę, że wprowadzą do projektu. I tak jak żeśmy wcześniej mówili, że w ciągu na przełomie do 2 lat będzie ta inwestycja zrobiona. I myślę, że tutaj kierunek, bo też zastanawiam się od 23, jakie będą rozdania tych środków, możliwości zdobycia z Unii. Jeżeli by były tam pieniądze, nie wiem, czy to centralnie dzielone, czy dzielone przez marszałka, i byłaby możliwość zdobycia środków na tak zwaną agroturystykę, na turystykę, to myślę, że my w tym kierunku byśmy szli. Jeżeli chodzi o dalszy jakiś element turystyczny, Jezioro Radachowskie. Jestem już na etapie, dzisiaj akurat miałem spotkanie, co do już szczegółów. Jestem w rozmowie co do sprzedaży i zagospodarowania niedaleko tam 200 metrów od Jeziora Radachowskiego. Mamy z ważnym planem zagospodarowania miejscowego ponad 4 hektary ziemi. Chcemy też to budownictwo, ja tak bynajmniej uważam, takie budownictwo jakby turystyczne, jeżeli będzie chętny, bo ma przyjść do mnie na rozmowę i chce to kupić. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na dzierżawę, ale jeżeli będzie możliwość sprzedaży, to z konkretną propozycją,
to chyba lepiej nam sprzedać i żeby takie domki letniskowe były budowane. Na pewno nie zrobi się tych spraw w ciągu jednego roku, jednej kadencji. Jest to rozłożone czasowo, ale jeżeli by wszystko szło w tym dobrym kierunku, w tym dobrym sensie, mówię, Unia Europejska, gmina, pozyskanie środków, zobaczymy, jak nam się uda z Jeziorem Radachowskim, z tym terenem. Chcemy go, przecież wiecie, że do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wprowadziliśmy. Jeżeli nam wszystko pójdzie i będzie zmiana zapisu na ten hektar 17, które dzierżawimy od lasów, będzie możliwość zagospodarowania tej plaży w inny sposób niż teraz jest to możliwe. Zobaczymy. Ja tutaj słyszałem, jak pani zastępca przedstawiała temat, jeżeli chodzi o strefę. No są takie uwarunkowania, jakie mamy. Wszystko się bije o pieniądze. Jeżeli byłaby ta kasa w urzędzie, to pierwsze byśmy ten wjazd zrobili. Ja też nie wiem, co zrobić. Teraz kończy się umowa z tym motocrossem. Nie wiem, czy przedłużać. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Może czasowo jeszcze przedłużę na rok. Mamy ten rok, nie był w ogóle w jakiejś działalności. Cały rok nam przeszedł. Też nie było żadnych tam imprez. Nie było żadnych zawodów motocrossowych. Dlatego te umowy są zawierone na czas krótki. Nie są zawierone czasowo na czas nieokreślony, żeby można było w razie W tą umowę rozwiązać. Będą pieniądze, będzie inwestycja. A jeżeli dojdę do porozumienia z prywatnym przedsiębiorcą co do stworzenia nowej strefy, to państwa poinformuję. Proszę bardzo, radny Stybel. Przepraszam, panie wójcie, to ja chciałem zapytać, to jaki pan ma pomysł na tamten teren? Tak. No jeżeli nie jest strefa, no to co? Najchętniej bym sprzedał. No najchętniej sprzedać, tak? No a... Powiem wam tak, ja nie wiem, czy państwo, ktoś z państwa był na spotkaniu, jak byli przedstawiciele strefy kosztyńsko-słubickiej strefy przemysłowej w remizie u nas i też padały pytania, żeby tam otworzyć tą strefę. Każdy powołuje się na dużą strefę, która jest kosztyńsko-słubicka i też każdy patrzy na jakieś koszty z przygotowaniem strefy, ale również zatrudnienie w przyszłości. Jak państwo wiecie, Słoński, okolice Słońska, zatrudnienie przeważnie jest dzisiaj po stronie zachodniej. Wiemy, że przeważnie tam ludzie wyjeżdżają ze względu na lepsze zarobki, na lepsze uposażenia dodatkowe i tak dalej. Też państwo wiecie, że za granicą tworzy się duży zakład zatrudniający, będzie w przyszłości około 40 tysięcy osób. Teraz będzie pierwsza część otwarta chyba na 12 czy 15 tysięcy ludzi. Z tego co wiem już w rozmowach, że tam będą zarobki no naprawdę nieporównywalne do zarobków u nas. I też liczę się z tym, że większość ludzi będzie tam chciała pracować. Jeżeli wyjadą, to i tak zostaną tu, bo będą dojeżdżać. Te pieniądze będą pożytkowane u nas. I nie wiem, trudno mi powiedzieć, co zrobić. Ze strefy powiedzieli, panie wójcie, trzymaj pan ten teren, on w przyszłości ma potencjał, który można zagospodarować. Dlatego decyzję, w którymś momencie postawię państwu pytanie i wy zdecydujecie, czy sprzedać, czy trzymamy na, jak to mówią, na lepsze czasy. Na dzisiaj tyle mogę powiedzieć. Na dzisiaj nie mamy tych pieniędzy, żeby tam zainwestować w infrastrukturę, zjazd tej drogi i tak dalej. Dziękuję bardzo.
W takim razie przystąpimy teraz do głosowania nad przyjęciem projektu w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Słońsk na lata 2021-2027. Proszę bardzo, kto jest za projektem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwóch wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt, nabycie projekt uchwały odnośnie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Słońsk nieruchomości zasobów własności rolnej Skarbu Państwa. Proszę bardzo. Pani sekretarz, pan wójt, proszę. Proszę państwa, jak państwo wiecie z informacji, ukazała się informacja o możliwości zdobycia środków na obiekty, infrastrukturę popegeerowską, czyli jeżeli przekazywane, my przejmowaliśmy jakieś tereny, jakieś obiekty, można złożyć wnioski o dofinansowanie. Jest to dofinansowanie w moich informacji, które otrzymałem będąc w Krajowym Ośrodku, że to są 100% pokrycie. Jest możliwe złożenie 3 wniosków. Wniosek nie może być mniejszy niż 50 tysięcy i nie większy niż 5 milionów. I tu proszę państwa, też do mnie się zwrócili pani radna i przewodnicząca tej spółdzielni mieszkaniowej, żeby może włączyć w ten program budynki te wielorodzinne, gdzie spółdzielnia Warta posiada, no ale niestety gdyby była sytuacja taka jak z zakładem karnym, że zakład karny przekazał do gminy i gmina by sprzedawała te lokale, to byłaby możliwość jako gmina złożyć wniosek o dofinansowanie, czy to termomodernizacja, czy tam inne jakieś zakresy działania, ale jest to niemożliwe. Osoby prywatne bezpośrednio nabyły z agencji wtedy jeszcze nieruchomości rolnej i nie ma takiej możliwości. No trudno, myślałem, że się uda i byłaby to jakaś korzyść, jeżeli chodzi już o opał, o te wszystkie sprawy termomodernizacyjne. I zdecydowałem w rozmowie z dyrektorem, że gmina Słońsk złoży 3 wnioski. Jeden wniosek składam na drogę za garażami na tym osiedlu Warta i w tym wniosku również droga od transformatora na tym osiedlu do ulicy Poniatowskiego wzdłuż ogrodzenia lotoru. Następny wniosek, bo też przejęliśmy grunty, jak pamiętacie państwo, na drogę do Biedronki od Kowru. I trzeci wniosek, ale to jest wniosek duży. Droga od Głuchowskiej drogi, jak jedziemy tam, gdzie są te odwierty, zakręt do Jamna Głuchowa i idzie prosto na Czaplin. To tą drogę na Czaplin i skręt w stronę wału. Będzie tam ponad 3 kilometry, ale jest to droga dla rolników, użytkowana przez rolników. Ludzie mają też zawałem grunty, łąki. Jeżeli i dlatego, jak państwo widzicie, zapis w uchwale, w projekcie uchwały, paragraf 2, przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania od Skarbu Państwa pełnego dofinansowania remontu drogi. Dziękuję. Jakby były jakieś pytania, proszę. Dziękuję bardzo. Czy państwo mają pytania co do tego projektu? Bardzo dobrze, panie wójcie, że mamy możliwość złożenia w tym programie jako gmina popegeerowska, tak nazwę, uruchomiony ten program. I myślę, że na pewno się uda, bo znając tutaj działalność gminy Słońsk, to jak składamy, jesteśmy przygotowani, to zazwyczaj coś się udaje tam pozyskać, oby. Czy państwo mają pytania do tego projektu? Radny Łopaciński. No projekt jest fantastyczny. Czytaliśmy o nim i gminy, które mają popegeerowskie budynki, mogą skorzystać bardzo wiele. Może wypadałoby jakiś zespół powołać, który by
szukał rozwiązań, jak najwięcej z tej kasy uszknąć, bo to ci mieszkańcy zostali najbardziej pokrzywdzeni przez transformację społeczną. Od lat 90. nie zostało dla nich nic. No te trzy projekty są super, ekstra. Szukajmy coś więcej, bo jak się uda, może coś dla gminy zyskać, jakichś specjalistów, podpatrzeć inne gminy. Nie wiem, do kiedy jest termin składania wniosków, także może coś więcej, panie wójcie. Proszę bardzo, pan wójt. Tak jak tu wcześniej powiedziałem, te wszystkie obiekty, które są tam na zakładzie, na tej osiedlu, są nabyte przez osoby prywatne i nie ma możliwości zdobycia środków. My jako gmina możemy na to pozyskać, co przejęliśmy. I akurat te, które wymieniłem, one są przejęte. Drogi, które są przy osiedlach, chodniki, wcześniej braliśmy pieniądze na to i to zostało porobione, bo to było też wsparcie i przyjmowanie tych dróg od Agencji Nieruchomości Rolnej na tych samych zasadach. Dobrze, okej, przejmiemy, ale prosimy o dofinansowanie. Tam otrzymaliśmy dofinansowanie, zrobiliśmy drogi i teraz chcemy następne, jeżeli jest możliwość. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek konsultacje, powiem wam szczerze, tu nie ma czasu. Bo to, jak wiecie, ukazało się i do 12 lutego ja muszę mieć kosztorysy, wszystko przygotowane i wniosek gotowy złożony. Wniosek idzie do agencji, do KOWR-u, on jest opiniowany i idzie do wojewody. To jest ta ścieżka i wojewoda dopiero odsyła do Ministerstwa Finansów. Dziękuję bardzo. Proszę, pani sekretarz. Jeszcze tylko uzupełnię, bo tutaj była rozmowa, była pani prezes spółdzielni te bloki po byłym PGR-ze. No oni proszą też o jakieś wsparcie, termomodernizacja tych budynków, tak, to jak najbardziej. Natomiast akurat z tego programu nie jest to możliwe, bo oni de facto nie są spółdzielnią, tak. Tam tylko spółdzielnia zarządza jakby tymi częściami wspólnymi budynków. Natomiast wszystkie lokale to jest własność, tak. To nie jest taka typowa spółdzielnia. Jest problem, no tego akurat dofinansować nie można, chociaż mówię, tutaj były też starania rozmowy w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie, szanowni państwo, przystąpimy do głosowania nad projektem w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Słońsk nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Proszę bardzo, kto jest za projektem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, wszyscy za. Dobrze, szanowni państwo, następny punkt, interpelacje radnych, wolne wnioski. Proszę bardzo, czy państwo mają jakieś sprawy? Proszę bardzo, radny Obara. Ja mam pytanie do pana wójta, tutaj była odnośnie, tutaj było dużo powiedziane o tych drogach następnych do zrobienia. Ja chciałbym tu się dowiedzieć i dopytać, co pan zamierza w ogóle robić w tym roku, jakie są tam pana zamierzenia odnośnie w terenie, bo też są drogi w terenie do zrobienia. Bo widzę, że tutaj Lipowa się kończy i będzie się następna tam robiła droga do Przyborowa czy coś. Są drogi w Lemierzycach, są drogi niedokończone w Gownicach, a przede wszystkim jest jeszcze droga, o której pan dobrze wie, Jamno, Polne do skrzyżowania, do Grodziska. W jakim stanie ta droga jest? Dobrze, zaraz odpowiem. Jakie po prostu ma pan zamierzenia na ten rok? No, zaczniemy od początku. Zaczniemy od Lemierzyc. Lemierzyce, dwa projekty zrobione, złożone o dofinansowanie z COVID-u. Ulica Śródmiejska i ulica, to jest Wodna, za remizą? Polna. Polna, te dwie drogi. Następnie, jeżeli chodzi o drogę Sienkiewicza, jest to koncepcja i projekt nasz, który nie będzie teraz dofinansowywany. To jest procedura. Poszło do powiatu, powiat podejmie decyzję, czy zgodzi się na moje warunki, które ja tam przedstawiam. Nie chcę na razie przejmować aktem notarialnym. Ja chcę, żeby dali mi glejt, porozumienie, gdzie ja mogę złożyć wniosek o dofinansowanie. Wiemy, że powiat dostaje 50%, my możemy dostać 70%. Jeżeli ta koncepcja moja wejdzie do jakiejś realizacji, będziemy rozmawiać. Na dzisiaj jest koncepcja jakaś przygotowująca na przyszłość.
Jeżeli chodzi o drogę Jamno, ja cały czas będę walczył o Jamno. Przypomnijcie sobie rozmowę, jeżeli chodzi o scalenie. Co miało być pierwsze? Przypominacie? Właśnie Jamno. A Jamno to jest droga powiatowa. No tak. No i odeszli od tego i tworzą jakieś wiecie, no nie będę nic mówił na temat Głuchowa. Niech się dalej dzieje to. Ale tak nie można. Jeżeli coś rozmawiamy i bierzemy pod uwagę całe Jamno, bo nam się uda zrobić, to idźmy w tym kierunku. Ludzie byli przygotowani, pani sołtys, tak? I pozostawiono ich. A dlaczego? Odpowiedzcie sobie na pytanie. To wszystko no, chyba, ale tak? Panie wójcie, chodzi mi o to, co pan zamierza w tym roku. Co w ogóle się zrobi z tymi drogami? Czy to projekty są po prostu, a czy... Nie, słuchajcie, wszystko jest uzależnione... Panie radny, wszystko jest uzależnione od środków. Na dzisiaj mamy Lipową, gdzie współfinansujemy z powiatem i ona w tym roku będzie zakończona, rozliczona. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na tą mini strefę, jak nazywamy, na bazę po byłym GS-ie, tą drogę. Wyszło dobrze, 120 tysięcy taniej. I teraz czekam na kosztorys i na projekt. To, co żeśmy mówili na drogę do Biedronki, to było na ostatniej sesji, ale w międzyczasie wyszła możliwość zdobycia środków z KOWR-u na tą drogę. My weźmiemy przetarg, rozstrzygniemy. Jeżeli dostaniemy te środki, to jakąś formę oszczędności też zyskamy. I wtedy zdecydujemy, co dalej. Na dzisiaj według COVID-u, nie z naszych środków, chcemy następną drogę zrobić przetarg, zobaczyć jak to będzie rozstrzygnięte. I drogi są tylko złożone do środków COVID-owskich o dofinansowanie, tak zwany trzeci filar. Jeżeli dostaniemy na infrastrukturę drogową, to następne drogi są Lemierzyce. Ale to jeżeli otrzymamy środki. A jeszcze proszę mi powiedzieć odnośnie tej drogi Jamno tam Polne, bo ona jest w takim stanie bardzo złym już tutaj. Nie można pertraktować w kosztach tutaj z powiatem? To ja mam wychodzić z propozycją? No ale pan wychodzi na Lipową. No wychodzę, bo ja widzę sens, to co żeśmy rozmawiali. Turystyczno-ekologiczna gmina. No ale tam to nie ma sensu. No jest sens, jeżeli powiat mi... Słuchajcie, szanowni państwo. Wiecie doskonale, że jeżeli powiat składa wniosek, dostaje dofinansowanie, oni dostają 50%, drugie 50%, jeżeli do nas się zwracają, czy my z tych 50 połowę dołożymy, czy kiedyś nie dokładaliśmy? Ja bym chciał, żeby pan się pochylił nad tą drogą też. Można potraktować w kosztach i tak samo się z powiatem dogadać. Tam jest też bardzo duża potrzeba. Wszystkie są. A dlaczego Polna nieskończona? No, a dlaczego Lemierzyce Głuchowo? Ja mówię o tamtych gościach. No, ja mówię o wszystkich powiatowych drogach. Jestem za tym, żeby jeżeli mówimy o drogach, o scaleniu, róbmy to, co było na pierwszym planie. Dlaczego nie robimy tego, co było założone? Jak oni się czują w Jamnie teraz? Pozostawieni komu? Sami sobie. No to teraz proszę im pomóc tutaj w tym sensie, no i jakoś tam do. W przyszłym tygodniu ma być u mnie starosta, może się odważy przyjechać. Żeby się dogadać jakoś tam. No zobaczymy, co powie. Ja nie mówię o sesji, bo nie ma dla nas propozycji takich, żebyśmy tu mogli rozmawiać, co nie? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy państwo mają jakieś pytania? Radna Jamnik, proszę. Tutaj jeszcze odnośnie, co wójt mówi, gmina ekologiczna i turystyczna, złoży się, że turystyczna tak, ale eko to jest szerokie pojęcie, bo tutaj pierw jakbyśmy chcieli wejść jako gmina eko, to musimy pierw dostosować normy zanieczyszczeń, więc tutaj byśmy bardziej używali jako gmina turystyczna. Ale to w takim kontekście tylko słów. Tutaj mam kilka pytań odnośnie biuletynu informacyjnego. Bardzo fajnie, że się już ukazały status sołec, konsultacje społeczne. Mam nadzieję, że będzie wgląd i opublikowanie to w biuletynie. Ale jest dużo zmian w statusie sołec, a także ich tryb uchwalania, gdzie musimy dostosować się do obowiązujących przepisów.
Tych pytań i zmian jest sporo. Między innymi chciałabym zadać pytanie w rozdziale 4, w paragrafie 13. Tutaj padło słowo odwołanie. Dodano słowo odwołanie sołtysa. Chciałabym tutaj na piśmie, który to przepis nakazuje i po co ten tryb i czemu ma to służyć. Kolejne pytanie jest w rozdziale 7, paragraf 38, punkt 3. Komisja rewizyjna skarbnik, było bieżąca kontrola nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje wójt. Wcześniej było komisja rewizyjna i skarbnik. Tak samo prosiłabym tutaj, który przepis to reguluje. Kolejne pytanie w punkcie 3, rozdziale 7. Tutaj jest akty stanowione przez organy sołectwa sprzeczne z prawem są nieważne. Tak samo do czego ten przepis się ma, do tej pory tego nie było i czemu to ma się służyć. Tutaj mam jeszcze kolejne pytania, ale bym chciała to na ręce pani przewodniczącej, żeby przeczytała, bo jest to dosyć szerokie i odpowiedziała nam na to pytanie wójt. I kolejne pytanie, żebym już mogła raz być przy głosie, to tutaj będę dalej w imieniu sołtysa Rady Sołeckiej oraz mieszkańców odnośnie tej kostki, którą możemy pozyskać, a nie możemy jej z przyczyn COVID-u rozebrać i przewieźć, gdzie w Lemierzycach było to wcześniej zawożona taka kostka, nie wiem z jakiej tam drogi, ale było to uczynione. Więc czy wójt widzi jakieś rozwiązanie tutaj, żebyśmy mogli koło cmentarza zrobić to w czynie społecznym, czyli praktycznie kosztem tego było, że tą ktoś kostkę rozbierze, my sobie ją nawet przywieziemy, tylko żeby ją ktoś rozebrał. Proszę bardzo, pan wójt, tak odpowie w kwestii tej kostki, tak? Pan wójt, proszę. Jeżeli chodzi o kostkę, nie będę się tam głęboko, daleko wchodził. Tamta kostka była dla was przeznaczona. Pamiętacie zresztą, jak było. I ten temat uważam za zamknięty. Nie wracam, nie skorzystaliście. Wasza sprawa. Jeżeli chodzi o nową kostkę, w tej chwili nie rozbieramy. Jest to na razie wstrzymane, bo jeżeli nie ruszy odwodnienie, nie ruszą wykopy związane z kanalizacją burzową, no nie chcemy ludziom utrudniać przemieszczania się. Jest szkoła, wiemy, że 1-3 zaczęło funkcjonować, przedszkole funkcjonuje i już jeżeli tu dojdziemy do szkoły z tymi nowymi chodnikami, wtedy wejdziemy dalej w rozbiórkę. Każda rozbiórka, ja też ludzi wynajmuję, bo jak wiemy, nie mamy zaplecza jakiegoś dużego, jeżeli chodzi o pracowników. I tak żartobliwie powiem, Rada Sołecka w Obnicach ma fundusz sołecki. Mogłaby zapłacić za rozbiórkę. Ale jak będę miał ludzi, to zobaczę, jak to pójdzie z rozbiórką. Proszę na razie się wstrzymać. Prosiłabym nie używać nasza sprawa, bo to nie jest sołectwo moje, ani prywatne, tylko to jest sołectwo gminy. Dobrze, ale fundusz sołecki jest wspólny. No wy dzielicie tym funduszem, prawda? Jako tak. Rada, jako mieszkańcy. A druga sprawa też, decydowaliście o nowej kostce. Też to wasza decyzja była. Dokładnie, dlatego ale ja, nową kostkę możemy przeznaczyć można było, na ale inne rzeczy. Ja skończę i tego. Można było nową kostkę przeznaczyć gdzie indziej, a tak jak inne cmentarze, zrobiliśmy ze starej, z używanej kostki i jest dobrze. Cmentarz nie jest tak często użytkowany, używany, ale to jest decyzja wasza, ja nie będę w to wchodził. Jeżeli będziemy rozbierać kostkę, no wtedy będziemy rozmawiać, dobrze? Odnośnie tych pytań, odnośnie zmian, tutaj to na piśmie bym prosiła, które zadałam, co zostało statut sołectwa zmienione.
Tutaj, że jest znaczy, te załączniki, które czytałam, to na piśmie. Pani sekretarz. Po to są ogłoszone konsultacje, żeby tego typu uwagi zgłaszać. No ja teraz nie za bardzo wiem, w jakim trybie mam to zrobić, no bo dobrze, po to ustaliliśmy 3 tygodnie, jest formularz konsultacyjny. Wszelkie uwagi, opinie proszę zgłaszać, no bo dobrze. To co do zarzutu, że kiedyś czegoś nie było. No statuty naszych sołectw już są dosyć stare. Wielu rzeczy kiedyś nie było. Na przykład kiedyś nagminnie wszyscy wpisywali, że sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej. No w tej chwili takie zapisy są niedopuszczalne i kwestionowane. Przez to się uchyla całe statuty. Także no, życie po prostu się przez te 17 czy 18 lat troszeczkę zmieniło i tych zmian jest całkiem sporo. A mówię, no po to są konsultacje, żebyśmy tego typu właśnie uwagi uwzględniali. Co do konsultacji, to wszystkie uwagi są rozpatrywane, uwzględniane. My mamy 30 dni od zakończenia konsultacji na opublikowanie sprawozdania z tych konsultacji. Także wszelkie uwagi, to wszystko będzie zapisane. Pewne zostaną uwzględnione, pewne z różnych względów nie zostaną uwzględnione. No i tak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że zrobimy to dużo szybciej, bo termin konsultacji mamy do 15 lutego. Będę się starała ja tutaj osobiście, żeby jednak uchwałę jeszcze podjąć, powiedzmy pod koniec lutego, bo nie ma co czekać z tymi statutami i ciągnąć tego w nieskończoność. Także to sprawozdanie też musi być odpowiednio wcześniej. Ono będzie Państwu z projektem statutów już przedstawione przed podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Radny Stybel. Panie Wójcie, chciałem zapytać, co ze zjazdem z drogi 22 tutaj na myjkę do pana Kardasza i dalej, bo wiem, że pan obiecywał to już za kadencji jeszcze pana Kazimierza i ta sprawa do dzisiaj nie została rozwiązana. A dlaczego do pana Kardasza? To znaczy nie do Kardasza, tylko chodzi mi tutaj... Powiedziane. Chodzi mi tutaj ze zjazdu 22. Panie radny, pan dokładnie o co, musimy sobie jedno powiedzieć. Decyzja pozwolenia na budowę warsztatu plus myjnia, ale proszę posłuchać, uzyskana przez pana Kardasza została wydana na podstawie warunków. Warunkiem tym jest droga wewnętrzna dojazdowa do jego działalności. Ja mam pozwolenie na budowę, mam dziennik budowy na wykonanie zjazdu z drogi 25 na ten teren, gdzie nasza droga jest dalej wzdłuż lasu, ale mam pana Kardasza dojazd opalikować. I proszę nie używać dojazd do pana Kardasza. No może się, no. Jak będziemy mieli środki. Ale wie pan generalnie o co chodzi, bo to już było za poprzedniej kadencji jeszcze ta sprawa i do dzisiaj ona nie została rozwiązana. No, ale ja nie widzę tej potrzeby już robić. Mam pozwolenie, wszystko mam. I zrobię, jak będę miał pieniądze. Są inne potrzeby bardziej. Gdybyśmy mieli jakąś działalność tam dalej wzdłuż naszej drogi, oczywiście. Na razie jest tam, idzie torowiskiem cały przesył z wiertni. Przecież tam widzicie, są przewody ułożone. Ja zrobię wjazd, żeby ktoś, jakiś pojazd pojechał i uszkodził coś. Poczekajmy, niech jedną robotę zrobią. Wtedy my zrobimy ten wjazd. Radny Obara, proszę. Ja takie pytanie może do pani tutaj jako przedstawiciel służby zdrowia. Proszę, proszę powiedzieć, czy pani coś wie na ten temat tutaj tych szczepień tutaj w naszym ośrodku, czy one będą się tutaj odbywać, czy jakieś zapisy są prowadzone, czy co, jak to się przedstawia? Tak jak wspomniałam na poprzedniej sesji, przychodnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przystąpił do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Pierwszy etap rejestracji pacjentów 80+, który się rozpoczął od 15 stycznia, jest realizowany. Dzisiaj rozpoczęliśmy rejestrację grupy 70+. Pierwsze szczepienia rozpoczną się 26 stycznia. Realizacja będzie tygodniowo przez 3 dni, to będzie wtorek, środa, czwartek.
dziennie będziemy szczepić 10 pacjentów, tygodniowo 30 osób. Z tego względu, że tylko taką ilość dawek będziemy otrzymywać. Zainteresowanie, powiem, jest dosyć spore. Na pierwszy rzut 80+, to generalnie mamy około 50 osób. Dzisiaj już też od rana takie wzmożenie grupy 70+ do rejestracji wychodziłam, to na wejście już było 15 osób się zarejestrowało. I teraz tak, realizacja szczepień. Mamy taką możliwość, że grupa 80+ nie wypełniła całego swojego grafiku, więc teraz tą grupą 70+ będziemy uzupełniać, tak? Też państwo słyszycie o ograniczeniach dostaw szczepionek. Na razie, bo cały czas czuwamy i mailowo się z nami porozumie NFZ i minister. Zgodnie z wytycznymi postępujemy. Mówiliśmy szczepionkę na pierwszy rzut na ten tydzień od 27. 26. Mam potwierdzenie z Agencji Materiałowej, że otrzymamy tą szczepionkę. Więc godzina 10, wtorek, rozpoczynamy szczepienie grupy 80+. Także tak logistycznie jesteśmy przygotowani, warunkami również. Także tak jak powiedziałam, też chcemy i bierzemy udział w tym, żeby zapobiegać tej pandemii i żeby nasi pacjenci również mieli możliwość zarejestrowania się i zaszczepienia. Mamy też takie wytyczne, że grafikami ustawionymi przed nas możemy zarządzać, dlatego ustawiłam te sploty wewnętrzne do dyspozycji pacjentów naszych, bo wypuszczenie spotów na zewnątrz, gdzie ludzie mogą się rejestrować przez infolinię i przez pacjent.gov.pl, trochę by nam zablokowało możliwość terminów dla naszych pacjentów, tak? Dlatego dostaliśmy też taką informację, że możemy sobie tymi grafikami wewnętrznie zarządzać. Ustawiłam tylko grafiki wewnętrzne i po prostu widzimy, że to się zapełnia, tak? Także jeżeli będą dostawy większe, jeżeli będą też nasze tu możliwości przerobowe, bo oprócz tego, że my mamy swoje zadania, które wykonujemy w ramach POZ-u, to takie szczepienie na COVID jest czymś dodatkowym, ale mówię, my to pogodziliśmy, żeby po prostu to również realizować, żeby po prostu nasza gmina nie została bez tych możliwości szczepień. Tak powiem na dzisiaj. Rejestrujemy jak najbardziej, pacjenci są na bieżąco informowani, powiadamiani potem SMS-ami o terminie szczepień, także wszystko logistycznie, no myślę, że funkcjonuje dobrze. Proszę. Powiem tak, my mieliśmy taką możliwość zaszczepienia się w grupie zero w szpitalach węzłowych, ale szpitale węzłowe rozpoczęły od swojego personelu szpitalnego. Dla POZ-ów tych zewnętrznych, no generalnie tak, no nie było już tych dawek, żeby po prostu no, jakoś się tam no, dopisać, ale dlatego mamy możliwość zaszczepienia się u siebie. Jeżeli będzie tak, że ktoś z grupy 80+, 70+ wypadnie z różnych względów, może nawet zostać niezakwalifikowany, to wtedy my możemy personel, obsługa, administracja w tych grupach się zaszczepić. I na pewno z tego skorzystamy, tak? Pacjent generalnie co 15 minut wykonywane będzie to szczepienie. Pacjent, kiedy będzie do przychodni, dostanie kwestionariusz do wypełnienia. Odpowiada tam na pytania zawarte. Potem jest badanie fizykalne u lekarza. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, idzie do szczepienia. Po wykonaniu iniekcji 15 minut jest na poczekalni, jest obserwowany i wraca do domu. Tak to wygląda. Dziękuję. Radny Sudański. Tak, jest taka możliwość. Jeżeli pacjent będzie chciał mieć takie zaświadczenie jak najbardziej z aplikacji gabinet.gov.pl, na której pracujemy akurat w tym temacie, bo pracujemy też w innych programach, jest możliwość wystawienia takiego zaświadczenia. Radny Łopaciński. Ja jeszcze będę drążył temat właśnie tych szczepień, bo to bardzo ważne dla ludzi 80+. Czy państwo macie jakąś
listę osób, no wszystkich macie pacjentów z naszej gminy, którzy się zgłosili, czy jakiś procent odsetek, żeby do nich dotrzeć, bo są osoby 80+, którzy nie mają radia, telewizji, internetu i mogą o tym nie wiedzieć. Czy ośrodek jest przygotowany na to, żeby powiadomić wszystkich? Jeżeli ktoś nie ma dojazdu, bo to są też takie osoby samotne, czy jest jakieś wsparcie z ośrodka, czy z gminy, żeby takie osoby dowozić na szczepienia? Jak to wygląda, żebyśmy jak najszerzej ten temat dzisiaj omówili? Powiem tak, w każdej gminie decyzją wojewody powołany jest koordynator do szczepień. Mieliśmy takie konferencje, wideokonferencje z wojewodą, tu samorząd, wójt, sekretarz ja, gdzie były informacje odnośnie właśnie powołania tych koordynatorów do spraw szczepień. Jest taka osoba w urzędzie. Samorząd tutaj, wójt, w sprawie organizacji dowozu pacjenta, który nie ma możliwości dojechania, to zgłasza się. W naszej gazecie teraz, która wyszła, jest informacja odnośnie, jeżeli ktoś ma problem z dowozem, żeby zgłaszał ten problem do urzędu, do koordynatora, ewentualnie u nas. My przekazujemy tą informację do koordynatora i nie ma problemu. Też tutaj mam informację od koordynatora gminnego, że tam Ochotnicza Straż Pożarna miała jakieś tam informacje roznosić do pacjentów. Ulotki będą roznosić i po prostu, żeby dotrzeć jednak do wszystkich, tak? I jeszcze jedno. 80+, 70+ nie wchodziłam, ale 80+ wystawione zostały skierowania odgórnie, także pacjent już ma wystawione skierowanie i tylko jego wola. Jeżeli chce się zaszczepić, my wchodzimy w jego dane, widzimy już wystawione skierowanie i tylko kwestia ustawienia terminu. Myślę, że tutaj ruchy ze strony urzędu i taka dostępność typu no, gazeta i Straż Pożarna, która będzie chodziła z ulotkami informującymi o możliwościach, nie ma problemu. Także my jesteśmy w kontakcie tutaj z koordynatorem, przekazujemy sobie informacje. Wiem, że tam chyba jedna osoba się zgłosiła, że chciałaby skorzystać z dowozu. Nie ma problemu. Jeżeli by tak było, że pacjent, bo ten punkt nasz się mieści na pierwszym piętrze, jeżeli pacjent nie będzie mógł wejść, po prostu tak się przygotujemy, żeby zaszczepić go w gabinecie na dole, żeby jak najbardziej ułatwić skorzystanie z tych szczepień. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan wójt. Proszę Państwa, wszystko jest pod kontrolą. Proszę się nie martwić, żeby tylko nam dostarczono to, co mamy zrobić, ulotki i tak dalej. My na to czekamy. Czyli odgórnie jeszcze nie ma, bo jakby były, to już byłyby u zainteresowanych. Także jest koordynator, działa w ciągłym, jest w kontakcie, także myślę, że pójdzie nam to sprawnie. Transport mamy też załatwiony, także wszystko jest tylko decyzja. Tak. Tu kwestia pisma, które pani radna Janiuk mi przekazała. Pani Agnieszko, ja poproszę jednak, żeby pani odczytała te pytania, bo to są pytania. Nie mogę tego potraktować jako interpelację. Chętnie bym to przyjęła, gdyby to była taka forma. Ale to są takie pytania, które pani chce zadać wójtowi. Więc ja dam pani teraz czas. Proszę to odczytać. I pani ma, tak? Tak. Proszę bardzo, tak? Są to pytania, które wójt umieścił w biuletynie. 24 lipca odbyło się otwarcie kolejnej bardzo długo oczekiwanej inwestycji w naszej gminie, oficjalnie nazwanej przebudowa drogi gminnej numer 00544042F ulica Sikorskiego wraz z częścią drogi gminnej numer 00513F ulica Badarewskiego w Słońsku. Udało się to dzięki środkom Funduszu Dróg Samorządowych dysponowanych przez Wojewodę Lubuskiego. Łączna kwota tej inwestycji, było to podane w naszych informacjach. I tutaj pytania odnośnie tego, kiedy został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, o jaką kwotę ubiegała się gmina, kto jest inwestorem i kto jest wykonawcą, w jaki sposób został wyłoniony wykonawca tej inwestycji. Wójt nie musi teraz na to odpowiadać, ja zadam pytania. Możemy to na następnej sesji, tylko chcę, żeby tutaj radni wiedzieli, w jakim kierunku są te pytania zadawane. Dobrze? W sierpniu rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej działka numer
561 w Słońsku, przedłużenie ulicy Chopina do mostu na rzece Postomi w kierunku stacji pomp. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych, która współfinansowana jest ze środków budżetu województwa lubuskiego. Długość zmodernizowanej drogi wynosi 725 metrów. Modernizacja drogi polegać będzie na wykonaniu podbudowy stłucznia, wykonaniu nawierzchni drogi z kostki o szerokości 3,5 metra, ustawieniu krawężników najezdowych oraz wykonaniu dwóch mijanek o szerokości 1,5 i 25 metrów. Inspektor do spraw budownictwa Tadeusz Tomasik. Pytania. Do jakich inwestycji gmina przystąpiła w ramach programu Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych? Na jakiej zasadzie odbyło się przyznanie środków z tego programu, konkursy, oferty? Na jakiej zasadzie następuje w gminie typowanie gruntów do takich inwestycji? Poniższe założenia programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów ornych sugerują, że modernizacji powinny podlegać tereny, które miały zamienione użytkowanie. I kto jest wykonawcą oczywiście tej inwestycji? Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na wyżej wymienione cele pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczania ich na cele nierolnicze. Mają one w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikająca ze zmiany użytkowania tegoż terenu. Dochody budżetu województwa uzyskane w ten sposób są zgodne z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przeznaczone są one na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważne społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa. W maju 2020 roku, 12 maja, w Urzędzie Gminy Słońsko odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy starostą sulecińskim panem Tomaszem Jaskułą, a wójtem gminy Słońsk panem Januszem Krzyśków. Dzięki niemu zostanie w Słońsku wyremontowana droga Lipowa. Łączny koszt to około 2,8 miliona złotych, z czego 50% jest dofinansowane i utrzymane od wojewody lubuskiego dla powiatu sulecińskiego. Gmina Słońsk dołoży ponad milion, a powiat sulęciński 300 tysięcy. Na remont tej drogi zdecydowano się ze względu na jej brak i bardzo zły stan techniczny. Warto nadmienić, że ulica Lipowa jest bardzo ważna dla mieszkańców naszej gminy, bowiem znajduje się przy niej szkoła podstawowa, przedszkole i cmentarz komunalny. Pytanie, który z podmiotów zajmuje stronę techniczno-organizacyjną tej inwestycji? Kto jest wykonawcą? Kolejne w czerwcu 2020 roku, po zakończeniu roku szkolnego. Tu chodzi o, może powiem o... może przeczytam jednak. Zakres prac obejmuje przerobienie instalacji kanalizacji wodociągowej, instalacji elektrycznej oraz generalny remont pomieszczeń. Dzięki staraniom wójta nasza gmina uzyskała dofinansowanie na zakup wyposażenia kuchni z Lubuskiego Urzędu Województwa w kwocie 80 tysięcy w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu. Ponadto zostanie zakupiony nowy sprzęt konwekcyjny, kocioł warzelny, zmywarka itp. Nowa kuchnia zacznie funkcjonować od nowego roku szkolnego. Zakończyły się prace przy remoncie generalnym w kuchni, czemu już na pierwsze posiłki w naszej kuchni remont kuchni szkolnej został dofinansowany w kwocie 70 ponad 9 tysięcy w ramach modułu trzeciej wieloletniego rządu programu Posiłek w Szkole i w Domu. Pytania, czy wszystkie założenia remontu zostały już zrealizowane i kto był wykonawcą? I ostatnie, we wrześniu po długich staraniach wójt gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków 28 września podpisał umowę z wicemarszałkiem województwa lubuskiego panem Stanisławem Tomczyszynem na dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Hartowie. Łączna kwota dofinansowania to ponad 275 tysięcy, co stanowi 63,63% planowanych kosztów inwestycji. Już w tym roku odbędzie się przetarg, którego zwycięstwa wykona świetlicy między innymi nową instalację wodno-kanalizacyjną, a także roboty posadzkowe, malarskie itp. Inwestycje jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wojciech Zimmermann, Europejski Fundusz. W lipcu wójt gminy Słońsk podpisał umowę z wicemarszałkiem województwa lubuskiego panem Stanisławem Tomczyszynem na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci w Słońsku oraz budowę 10 oczyszczalni przebudowy
przydomowych w Lemierzycach, w Grodzisku, w Ownicach i Jamnie. Łączny koszt dofinansowania ponad 600 tysięcy, co stanowi ponad 60% planowanych kosztów. I pytania, czy wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu, kto jest wykonawcą, ile było oferentów, czy zrealizowano inwestycję w zakresie budowy oczyszczalni przydomowych w Lemierzycach, w jaki sposób wyłoniono gospodarstwa domowe do dofinansowania i czy zrealizowano inwestycję budowy sieci kanalizacyjnej oraz studni w Słońsku, na jakim odcinku realizowano tę inwestycję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, pani oczekuje odpowiedzi na piśmie, rozumiem, tak? Czy pan wójt chce się... Proszę włączyć mikrofon, pani Agnieszko. Przepraszam, jeżeli wójt jest w stanie odpowiedzieć teraz, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to możemy na kolejnej sesji, żeby też wszyscy radni wiedzieli, bo to dotyczy nie tylko sołectwa, ale całej gminy. Pan wójt, proszę bardzo. Państwo, jakbym znał dokładnie do każdego punktu dane, to bym zaraz odpowiedział. Ja mogę ogólnikowo, ale te wszystkie dane są umieszczone w BIP-ie. Tak. Ale nie ma inwestorzy. Okej, no, bo tu na przykład ten ostatni punkt, to były robione przetargi na każde zadanie. Ale no. Nie każdy czyta BIP, więc chciałabym, żeby na następnej sesji były odpowiedziane te pytania. Ja nie odpowiadam, ja tylko wszedłem w temat. Dobrze, oczywiście, na następnej sesji. Dobrze. Ale proszę zapoznać się, bo już na pewno może nie wszystkie są umieszczone na rozstrzygnięcia na BIP-ie, ale myślę, że jeszcze chyba tam procedura... Pani sekretarz, tak, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o ten, o salę w tym w Hartowie, a resztę powinno już być. Znaczy, szanowni państwo, ja to wyjaśnię. No, nie może być tak, bo po to jest BIP, nazwany Biuletynem Informacji Publicznej, że pewne informacje są tam zamieszczone i po prostu trzeba czytać. No, nie każdy czyta. No, to proszę czytać. No, powiem tak, nie udzielamy w ogóle odpowiedzi, jeżeli dostajemy zapytanie o informację publiczną. Pani interpelacje też i zapytania dotyczące tego, co jest opublikowane w BIP-ie, też była informacja, no proszę sprawdzić w BIP-ie. Wszystkie postępowania, wszystkie przetargi nieograniczone są w BIP-ie. Mamy chyba od roku 2006, panie Krzysztofie, bodajże, tak? Archiwalny BIP też jest. Wszystkie przetargi, gdzie jest wszystko, łącznie z kim została podpisana umowa i na jaką kwotę. Także wykonawcy, oferenci, całe postępowanie jest opublikowane. No, trudno, żebyśmy my jeszcze do tego robili jakieś zestawienia dodatkowo do poszczególnych inwestycji. No, odsyłam do BIP-u. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak pan wójt odpowiedział, ewentualnie to już jest pana decyzja, jaka to będzie forma odpowiedzi, a tu pani sekretarz udzieliła informacji, gdzie można znaleźć odpowiedź na pani pytania. To już mówię, kwestia takich rozstrzygnięć między wójt pewnie coś tam na kolejnej sesji w tej kwestii odpowie. Szanowni państwo, ja tylko informacyjnie, wpłynęła do mnie petycja pana w kwestii szczepienia przeciwko SARS i uchwały w sprawie odnośnie równego traktowania przez władze publiczne osób, że nie mogą być dyskryminowani w życiu politycznym, społecznym. Chodzi o różne osoby typu rasowe, wyznaniowe i medyczne. Jest to podobna petycja, którą my już generalnie Komisja Petycji i Wniosków już się nad jedną pochyliła. Podobna wpłynęła. W związku z tym, że w ciągu 7 dni powinna być przekierowana do Komisji Wniosków i Petycji, została skierowana i nad tą petycją komisja się również pochyli. To tylko informacyjnie, że coś takiego wpłynęło, komisja już zostało to do państwa przekazane. Informacje będziemy mieli pewnie na kolejnej sesji. Kolejna petycja. Petycja odnośnie, zaraz państwu powiem, i to jest petycja Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Gliwice. Jest to również sprawa odnośnie GMO, odnośnie szczepienia COVID. Także również informacyjnie dla państwa, że w
wpłynęła do mnie taka petycja Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. Również kieruję tą sprawę do Komisji Wniosków Petycji. Także informacja tylko do Rady. Tak? Proszę bardzo, czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania, sprawy? Nie. Radny Łopaciński, proszę. Ja tylko to pytanie do tej poprzedniej petycji. To jest, ta osoba to jest osoba publiczna, czy to ktoś robi sobie kampanię wyborczą? To nazwisko, no, jakby można powtórzyć, czy coś więcej o nim wiemy? Nie, no to jest mieszkaniec, mieszkaniec gminy Słońsk. Nie znam nazwiska, myślałem, że... Nie jest to osoba publiczna, okay. Mieszkaniec gminy Słońsk. O, dziękuję. Proszę. Tak. No tak, generalnie jest to takie powielenie poprzedniej tej petycji, którą do nas kierowali tam pan. Ale no co, wpłynęła petycja jako mieszkańca, dlatego do państwa to przekierowałam, tak? Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś sprawy, pytania? Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo, zamykam 20. sesję Rady Gminy w Słońsku. Dziękuję państwu bardzo.